Tak, my podjęliśmy współpracę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego na Lindego i już gdzieś tam zostały poczynione kroki ściągania, że tak powiem kolokwialnie, do Warszawy tych najlepszych młodych zawodników, takich rokujących, tak? W tej chwili w tej szkole mamy 5 swoich zawodników. Szkoła jak najbardziej jest dobrym wyborem, gdyż jest to również szkoła, która została uznana, wytypowana przez Ministerstwo Sportu jako taka wzorcowa szkoła mistrzostwa sportowego w Polsce, tak? Duże nakłady finansowe są planowane ze strony ministerstwa właśnie w tą szkołę i z tego też względu my chcieliśmy, żeby to szkolenie połączone z edukacją odbywało się właśnie w tej placówce. W tej chwili w tej szkole uczy się 4 z 5 powołanych na Mistrzostwa Europy juniorów do lat 19 zawodników. Asia Stanisz, o której mówił tutaj Jacek, Mateusz Świerczyński, Miłosz Bohat, Mateusz Biernacki również i Magda Witek, tak? Magda Witek. I jakby my tutaj tą współpracę jak najbardziej chcemy rozszerzać i jak największą liczbę tych naprawdę najlepszych zawodników tutaj do Warszawy sprowadzać z racji tego, że jest to no na pewno doskonały sposób na podniesienie efektywności gdzieś tam ich treningów. Oni wiadomo, że mają tutaj grupę seniorską, tą naszą najlepszą grupę, która kolokwialnie może ich ciągnąć w górę, tak? Która mają najlepszych trenerów, najlepszych specjalistów, więc myślę, że są to jak najbardziej kroki poczynione w dobrym kierunku i mamy nadzieję, że już w przyszłym roku ta grupa zawodników uczących się na Lindego zdecydowanie się powiększy, tym bardziej, że tutaj szkoła jest przyjaźnie jakby nastawiona. Co więcej, wiem, że trenując w klubach zawodnicy mają możliwość tak naprawdę trenowania tylko i wyłącznie raz dziennie, tak? To jest gdzieś tam z rozmowy z trenerami, z doświadczenia wiem, że praktycznie nie ma zawodników, którzy trenują 2 razy dziennie. Doskonale też wiemy, że nawet już w tym wieku trening raz dziennie to jest zdecydowanie za mało, tak, od poniedziałku do piątku i to jest też kolejny cel, żeby ta liczba jednostek treningowych dla naszych młodych zawodników zdecydowanie się zwiększyła, bo to jest też gdzieś tam powód tego rozstrzelenia poziomowego między nami, a gdzieś tam resztą powiedzmy świata, tak. Więc szkoła, tak jak już zaczęłam, jest przyjaźnie nastawiona, uczniowie będą mieli możliwość korzystania z obiektów szkolnych, dzięki czemu będą mogli łączyć naukę ze szkoleniem sportowym i jeszcze kilka razy w tygodniu mieć treningi w godzinach porannych.